Witam, chciałem zapytać o to, jak wyjaśnić fakt, iż w państwach skandynawskich, gdzie podatki są wysokie, są to państwa bardzo opiekuńcze, widzimy pewien wręcz fenomen ich rozwoju przez ostatnie 60 lat. No, z Karolcą się nie zgadzam. Państwa skandynawskie osiągnęły, Szwecja zwłaszcza, ogromny zysk dzięki wojnie światowej. Jak pan wie, Szwecja sprzedawała rupę żelazną na obydwie strony. Natomiast, sekundkę, muszę uspokoić ten telefon. Otóż, proszę Państwa, państwa skandynawskie były najbogatsze na świecie. Po II wojnie światowej, państwa skandynawskie były najbogatsze na świecie, a dzisiaj już nie są. Taka jest prawda państw skandynawskich. Co więcej, ludzie uciekają w tej chwili z państw skandynawskich. Uciekają. Wyłączył się? Nie. Działa, dziękuję. Także to były kiedyś najbogatsze państwa na świecie. Bo wie pan dlaczego? Bo kiedyś nie było socjalizmu i w krajach skandynawskich za kradzież obcinano ręce. I one są uczciwe. Tam w nich panuje uczciwość. To jest jedna zaleta państw skandynawskich. Tam jest uczciwość. No, muzułmanie to zepsują oczywiście błyskawicznie, ale na razie tak jest.